No, nie ukrywasz dzisiaj niezadowolenia ze swojego samochodu. Co się tak działo tam w ciągu tego dnia? No właśnie mówię, przepraszam za słowa, bo trochę mnie poniosły emocje, to prawda, także przepraszam bardzo, a co mogę powiedzieć? No, od pierwszego zakrętu ruszamy w prawo i od razu popow nie działa. 25 razy odcina na jednym odcinku, po czym się zawiesza zupełnie. Tracimy z 15 sekund już na pierwszej próbie i tak na każdej następnej dokładnie to samo. Jak wymieniają popow, fura zaczyna jechać, zadowoleni, mignie nam się cieszą, że wreszcie możemy przynajmniej spróbować porywalizować z chłopakami, to trafią stado kur, które lecą przez drogę, która wbija mi się w intercooler, rozwala mi intercooler i prawie nie mam turba i jadę tak kolejne znowu z 3 OS-y, więc no nie mieliśmy szansy nawet dzisiaj spróbować pojechać czysto sprawnym samochodem, no cały czas tak jakbyśmy jechali właśnie bez podtrzymania, bez turba, no i straciliśmy bardzo dużo sekund. No ale z drugiej strony no cieszymy się, że jesteśmy tutaj, piękne odcinki, bo z jednej strony wydaje się, że jest tak szybko, że są opory i tak dalej, ale ta zmienna nawierzchnia, to, że jest tak ślisko, to, że właśnie jest tak szybko, powoduje, że jest też niesamowicie ciężko, no jak przekonał się o tym Filip, który ponownie miał jakieś tam drobne przygody, także no nie jest to łatwy rajd, a ja go lubię i dlatego mi tak trochę żal, cholera. No jeszcze pogodynki mówią, że jutro może popadać. No tak mi się wydaje, przyznam się szczerze, że wolałbym, żeby nie padało, bo tutaj jak wspomniałem, już po suchym jest piekielnie ślisko, a po deszczu to jest po prostu jakiś koszmar. Nie ma wtedy takiego fanu z tej jazdy, no ale jak popada, no to dla wszystkich będzie stejnie, jak to mówią Czesi, także no zobaczymy, no. Nie mamy na to wpływu, także zaakceptujemy to, co będzie.